Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu videotesty.pl i dzisiaj zapraszam Was na moim zdaniem bardzo ciekawą recenzję obudowy. Dawno nie było żadnej obudowy na naszym portalu. Czas myślę wrócić do tradycji, a dzisiaj będziemy sobie recenzowali produkt Fractal Design. Obudowa, której rozpakowanie widzieliście na naszym portalu, jest to dokładnie model Arc Mini R2. Zapraszam. Obudowa, słuchajcie, Fractal Design Arc Mini jest stosunkowo nieduża, bo wspiera tylko standardy płyt Micro ATX i Mini ATX. Jej wysokość od samego dołu to niecałe 420 mm. Szerokość, no tutaj najwyższa obudowa to nie jest, ma około 210 mm. I długość pod tym względem też bym raczej ją zaliczył do standardu, bo ma tutaj 480 kilka mm. Tak więc obudowa mała, ale nie przesadziście mała. Jeżeli chodzi o jej wykonanie, no to tutaj oczywiście mamy bardzo stonowany wygląd od Fractal Design. Na panelu roboczym okno, dosyć duże. Nie ma tutaj żadnych przetłoczeń, podobnie na panelu po stronie przeciwnej. Jeżeli chodzi o front, mamy tutaj plastik bardzo dobrej jakości, matowy, co sprzyja oczywiście użytkowaniu tej obudowy, z dwoma zatokami 5,25 cala. Poniżej duży meszowy plus, który jak widzicie jest bardzo łatwy w czyszczeniu. Zobaczcie sobie, że poza siateczką mamy tutaj również gąbkę, która bardzo dobrze filtruje na wszelkie zanieczyszczenia. Pod nią mamy miejsce na dwa wentylatory, na dwa 120 mm wentylatory tylko, z czego jeden już jest zainstalowany przez producenta na stoku. To są oczywiście wentylatory Fractal Design z bardzo też charakterystycznym designem, bo mamy białe łopatki. Top obudowy Arc Mini R2 jest tutaj bardzo czytelny i moim zdaniem całkiem przyjemnie rozplanowany. Mamy włącznik głęboko ukryty i mały przycisk reset. Mamy oczywiście wejście mikrofonowe i wyjście słuchawkowe na standardowy 3,5 mm mini jack. Tu dodatkowo mamy również oczywiście diody sygnalizujące pracę dysku i zasilania. Dwa porty USB w standardzie 3.0, ale nie przejmujcie się, ponieważ sam przewód USB 3.0, który jest podpięcia typu wewnętrznego, czyli podpinamy go do płyty głównej wewnątrz komputera, ma również zintegrowaną przejściówkę na porty 2.0, gdyby ktoś po prostu nie miał na płycie głównej jeszcze wejściówki 3.0. I taki nieduży kontroler obrotów, prędkości obrotowej wentylatorów, 3-stopniowy, najniższe napięcie startowe 5V, 7V, średnia prędkość obrotowa wentylatorów i na tym ustawieniu będziemy sobie testowali tą obudowę w obciążeniu, a na 5V w spoczynku oraz maksymalnie 12V. W tym momencie wentylatory będą pracowały ze swoją maksymalną prędkością obrotową. Cała reszta zajęta jest przez taki tutaj duży filtr siateczkowy. Ten jest całkowicie rozbieralny. Wystarczy odkręcić, słuchajcie, dwie śrubki tutaj do montażu beznarzędziowego i górę możemy zdjąć. Tutaj ukazuje nam się, podobnie jak na froncie, filtr siateczkowy z dodatkową gąbką, która eliminuje kurz, który mógłby dostać się do komputera właśnie przez otwory. Do góry mamy kolejny wentylator, pozwalający nam na wyciąganie ciepłego powietrza poza obudowę oraz z miejsca na kolejne opcjonalne wentylatory. Z tyłu obudowa wygląda bardzo standardowo i w zasadzie poza pionowym śledziem można powiedzieć, że niewiele różni się od produktów konkurencji. Mamy dwa przepusty, mamy również miejsce na wentylator, niestety tylko 120, nie ma tutaj miejsca na 140 i tu mamy trzeci zainstalowany przez producenta wentylator na stoku, instalowany zasilacz na dole obudowy, oczywiście z filtrem przeciwburzowym, który nie tylko chroni nam zasilacz, ale również miejsce na opcjonalny wentylator na dole obudowy, to sobie zaraz zobaczymy. Natomiast chciałem zwrócić Waszą uwagę jeszcze na jeden element, myślę, że dosyć charakterystyczny dla tej obudowy. Te porty wejść-wyjść, jak i oczywiście wszystkie śledzie na karty rozszerzeń, które oczywiście są wykręcane, białe, niewyłamywane, są dosyć głęboko ukryte, więc po podłączeniu wtyczek tutaj stosunkowo niewiele miejsca jest zabierane poza tą długość obudowy. Dlatego mimo iż obudowa jest, powiedziałbym, stosunkowo długa, no to jakoś porty jeszcze nam tutaj nie będą dodatkowo przeszkadzały. Duła obudowy to bym powiedział klasyka, natomiast co się chwali? Przede wszystkim duże gumowe nóżki, bardzo solidne, które nie tylko wyeliminują nam drgania, ale także są na tyle wysokie, że pozwolą obudowę postawić na przykład na jakimś nie za grubym dywanie. Otwór, który tu widzicie, oczywiście pozwoli nam również na zdjęcie panelu frontowego, bo ten jest w pełni demontowalny i filtr, o którym wcześniej wspominałem, chroniący nie tylko zasilacz, ale również miejsce na opcjonalny wentylator,
gdyby tu oczywiście wentylator był zainstalowany przed dostawaniem się kurzu do środka. Filtr to jest zwykła konstrukcja siateczkowa, no bym powiedział raczej średniej wielkości oczek. Budowa Fractal Design Arc Mini R2 jest tutaj dosyć solidna, ona waży 9 kg, oczywiście bez wnętrzności, bez komputera, co jest oczywiście również tutaj uzasadnione chociażby materiałami użytymi do wykonania tej obudowy. Jak widzicie, grubość blachy na panelu to około 0,7 mm. Miejsca na zarządzane okablowanie mamy tutaj dosyć dużo, jeżeli chodzi o możliwą do wykorzystania przestrzeń, to w tych przetłoczeniach to jest około 2 cm, natomiast tam, gdzie nie mamy przetłoczeń, producent pozostawił nam 1,5 cm miejsca. Jak wygląda tutaj takie przykładowe uporządkowanie okablowania, możecie zobaczyć. Mamy tutaj, słuchajcie, do góry dwa przepusty, jeden mniejszy na przewód 8-pinowy oraz na przykład przewody od właśnie wentylatorów na stoku, które są zainstalowane. Drugi przepust do góry, gdybyśmy tędy chcieli przepuścić przewód 8-pinowy lub przewód od wentylatorów. Trzy dosyć duże przewody pionowe oraz jeden duży przewód na dole obudowy. Dodatkowo mamy tutaj również miejsce na instalację dwóch opcjonalnych dysków 2,5-calowych SSD. No i widzimy większą przestrzeń oczywiście przy bloku na dyski twarde. Wnętrze obudowy Fractal Design jest tutaj dosyć przestronne. Mamy przede wszystkim 6 sanek z antywibracyjnym systemem do instalacji dysków zarówno 2,5 jak i 3,5-calowych, tak jak w tym przypadku. Dodatkowo, żeby tutaj zwiększyć miejsce na instalację niereferencyjnych kart graficznych, dużych kart graficznych, mamy możliwość wyjęcia całego tego górnego bloku. Normalnie mamy tutaj około 270 mm miejsca, a po wyjęciu tego bloku, który nie wymaga od nas użycia żadnych narzędzi, nie tylko mamy lepszy przepływ powietrza, ale aż 400 mm miejsca do instalacji kart graficznych. Jeżeli już jesteśmy przy tego typu parametrach, warto zwrócić również uwagę na możliwość instalacji niereferencyjnych chłodzeń. W tym przypadku wejdą tutaj kulery do wysokości 165 mm. Na dole obudowy również widoczne jest tutaj miejsce na opcjonalny 120 mm wentylator, o czym już niejednokrotnie wspominałem. Niestety, ale producent nie daje tutaj przejściówki, to zatok 5,25 cala, tak żebyśmy mogli zainstalować napędy tutaj 3,5-calowe. Śledzie wykręcane, o tym też już wspominałem. Słuchajcie, moi drodzy, kilka słów na temat miejsca jeszcze tutaj do góry nad chłodzeniem. Zobaczcie, tutaj ta przestrzeń jest na tyle duża, że mimo tutaj zainstalowanego wentylatora nie ma problemu, żeby przeciągać sobie przewody tymi przepustami, 8-pinowe czy jakieś dodatkowe. I co ważne, jest tego miejsca na tyle dużo, że bez problemu jesteśmy w stanie tutaj zainstalować na przykład chłodnicę od chłodzenia cieczą z wentylatorami. Oczywiście nie z dwoma, ale z jednym wentylatorem bez problemu. Zanim przejdziemy sobie tutaj oczywiście do testów praktycznych, które będą pomagały, polegały przede wszystkim na zmierzeniu głośności pracy całego naszego zestawu komputerowego w tej obudowie i pomiarze temperatur, kilka słów na temat zestawu. Całość napędza zasilacz Fractal Design Integra 650 W. Mamy tutaj płytę główną od Asusa, dokładnie jest to Maximus 6 Genie. Tą płytę również widzieliście, a wkrótce będą jej testy. Karta graficzna to konstrukcja, słuchajcie, Zotaka GTX 760A. Mamy również procesor Intela i7-4770K, nastokowy zegar z aktywnym trybem turbo oraz wszystkimi aktywnymi tutaj opcjami pozwalającymi na zaoszczędzenie energii. Całość będzie chłodziło chłodzenie ProLimatech Basic 81. Zainstalowana to kości Patriot, w sumie 4 GB, taktowane 1333 MHz CL9. Rozpoczynamy, słuchajcie, sobie testy praktyczną budowy Fractal Design Arc Mini R2. Zaczynamy od pomiaru głośności i oczywiście sprawdzenia temperatur. W tej chwili sanometr ustawiony jest w odległości 30 cm od obudowy, na środku mniej więcej jej wysokości. Komputer jest nieobciążany, zarówno procesor, jak i karta graficzna. Ja się wyciszam i sprawdźmy sobie, jak głośny będzie nasz zestaw testowy na minimalnej prędkości obrotowej wentylatorów w tej obudowie. Wartość minimalna 38,4 dB. Moim zdaniem wynik całkiem przyzwoity. Zobaczmy jeszcze więc na temperatury. Zacznijmy od temperatury procesora. Tutaj jeżeli chodzi o ustawienia prędkości obrotowej wentylatorów dla niepodkręconego procesora, to są to standard i w tym momencie maksymalna temperatura
na rdzeniach wynosiła 49, 49, 46 i 48 stopni Celsjusza. W tej chwili, jak widzicie, waha się w granicach około 35-38 stopni Celsjusza na tym najcieplejszym rdzeniu. Co do karty graficznej, co do naszego GTX 760, to w tej chwili temperatura karty wynosi 34 stopnie Celsjusza i ta temperatura jest temperaturą minimalną, a maksymalną na razie bez obciążenia 35 stopni Celsjusza. Moi drodzy, w tym momencie, jak widzicie i jak pewnie słyszycie, cały zestaw testowy jest obciążany. Zobaczmy tutaj teraz na wyniki temperaturowe. Najpierw procesora. Słuchajcie, maksymalnie 190, 72, 89. W tej chwili to jest 90, około 89, 96, 90, 80 kilka stopni, a obciążany to jest programem Prime, czyli no, jak widzicie, jest wysoko, jakby nie patrzeć hasłem. I temperatura karty graficznej maksymalnie 88 stopni, natomiast w tej chwili waha się w granicach 85, 86, 87 stopni. Zobaczmy jeszcze raz temperatury procesora w tej chwili. O, nisko to nie jest, zwłaszcza jak na niepodkręcony procesor. Więc teraz zmniejszmy sobie głośność i tak jak Wam obiecałem, jeżeli chodzi o prędkość obrotową wentylatorów, ta ustawiona jest na średnie 7V, ja się wyciszam i zobaczmy wyniki na sonometrze. decybela to była ta wartość najniższa, natomiast jak widzieliście również sami dosyć wysoko te wartości skaczą, ale nie ma co się dziwić, przy takiej temperaturze procesora, no to dobrze to nie jest. Moi drodzy, no i słuchajcie, czas na kilka słów podsumowania całej recenzji i naszych testów obudowy Fractal Design Arc Mini R2. Powiem Wam tak, jeżeli chodzi o takie właściwości funkcjonalne i wygląd tej obudowy. Wygląd jest oczywiście kwestią gustu, natomiast jak wiecie, ja bardzo lubię taki klasyczny design i mi ta obudowa nie podoba się. Ona mi się bardzo podoba, ona mi się zajebiście podoba. Naprawdę tutaj nie ma do czego się przyczepić, nie ma nic błyszczącego, bardzo dobre ofiltrowanie. Co do funkcjonalności tej obudowy, filtrowanie, wspomnę to jeszcze raz, front, góra, dół, całość jest naprawdę na najwyższym poziomie. O ile można się przyczepić tutaj do tego dolnego filtru, bo jest cały, no i jego tutaj czyszczenie jest chyba najbardziej uporczywe z tych trzech, to jak najbardziej spełnia swoje zadanie i filtruje zarówno zasilacz, jak i opcjonalny wentylator. Miejsca na zarządzanie kablowaniu tutaj również jest dużo. Mamy dodatkowo sporą ilość przepustów jak na tak niedużą obudowę, wszystkie z gumowymi kołnierzami. Dodatkowo mamy możliwość instalacji dosyć dużych kart graficznych, bo po wyjęciu tego bloku, to jest nawet do 400 mm, czyli praktycznie każda karta na rynku Wam wejdzie, jeżeli myślicie o konstrukcji z jedną grafiką. Jeżeli tutaj chcecie podłączyć drugą kartę graficzną w trybie Crossfire bądź SLI, to niestety z takimi długimi może już być problem i wtedy zostaje Wam ten podstawowy wymiar, czyli około 270 mm. Co do niereferencyjnych chłodzeń, to choć ta obudowa wspiera tylko standardy Micro ATX i Mini ITX, to cooler możecie założyć nawet do wysokości 168 mm, czyli naprawdę wysokie konstrukcje tutaj już do tej obudowy wejdą. Co do jej wykonania, 7 mm grubości blachu przynajmniej na panelach, 9 kg wagi, nie ma naprawdę do czego się doczepić. Co do wentylacji, na stoku mamy zainstalowane 3 wentylatory, na froncie jeden, na topie obudowy drugi i z tyłu obudowy trzeci. One zapewniają dosyć przyzwoitą wentylację, chociaż wyniki testów tutaj, zwłaszcza temperatury procesora, nie bardzo napawają optymizmem. No natomiast na stoku ten procesor takich temperatur nie powinien mieć, i tu raczej jest coś na rzeczy nie tak, albo z chłodzeniem procesora, czy też samym procesorem, ja bym bardziej powiedział, lub z płytą główną, bo tylko po wyłączeniu od razu obciążenia temperatura nagle z tych 90 kilku stopni, która się utrzymuje, od razu raptownie spada na 40 kilka stopni. Coś takiego nie powinno mieć miejsca i od razu też spadają obroty wentylatorów, bo ta temperatura powinna spadać nie tak raptownie, a bardziej stopniowo. Tak więc do tych wyników podchodzę z dużą rezerwą. Niestety nie mam innego sprzętu Intela, żeby czy w ogóle z płytą, czy to ITX, czy ATX, Mini ATX,
żeby to przetestować. No i niestety przebazować na tych wynikach, które mam. Myślę, że tutaj też lepsza wentylacja w obudowie mogłaby coś poprawić, ale raczej w tej sytuacji niewiele. Jaka więc ocena tej obudowy? Mimo tych wyników termicznych, ale mówię, tu Wam wspominałem o tym, że coś tu jest raczej na rzeczy, to ta obudowa moim zdaniem dostaje 5 punktów, 5 gwiazdek za służenie, natomiast do rekomendacji jej jeszcze troszeczkę braknie. Być może gdyby te temperatury okazały się trochę inne i lepszy system czyszczenia tego dolnego zasilacza, wtedy jeszcze mogłaby dostać rekomendację. Natomiast pełna maksymalna ocena moim zdaniem za służenie. Ja dziękuję Wam za ten film. Pamiętajcie o tym, żeby zaglądać na nasze forum technologiczne. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je właśnie na naszym forum, a chętnie udzielimy odpowiedzi. Nie tylko my, redaktorzy, ale także inni użytkownicy forum. W tym filmie to jest na tyle. Dziękuję Wam za uwagę, no i do zobaczenia w następnych.